Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Warsztatów Wielkanocnych. Mam na imię Ada. Przygotowałam dla Państwa stroik wielkanocny na stół. Będziemy potrzebować osłony, papieru, może być też gazeta czarno-biała, żonkila w doniczce, prymulka, ozdoba świąteczna, w moim przypadku jest to zajączek, piórka, bazie, gałązki, gałązki brzozy, trawy, chrobotek oraz folię. W moim przypadku jest to stretch. I teraz pierwszą czynność, którą robimy, to bierzemy naszego kwiatuszka, zawijamy doniczkę streczem. Chodzi o to, że jak będziemy podlewać, żeby woda nie wyciekała nam do osłony. Jest pierwszy kwiatek, drugi kwiatek. Owijamy, robimy tą samą czynność i mamy przygotowane. I teraz ja mojego żonkila postawię w tej części osłony, drugiego kwiatuszka dam obok. I teraz te miejsca wypełniamy podniecionym papierem, tu wkładamy, wciskamy. Tak jak wspomniałam wcześniej, może być to gazeta. O. Staramy się jak najwięcej wypełnić przestrzeń między kwiatami. Mogą Państwo dowolnie te doniczki ułożyć. Może być większy, mniejszy odstęp. Jeszcze o, w tej części wciśniemy i mamy przygotowaną bazę. Ja teraz wykorzystam chrobotka, żeby zakryć papier. O, i wypełniamy przestrzeń. Zrobię tak, w tej części użyję chrobotka, tu w tej części trawę wysuszoną, która będzie nam roliła. Tu jeszcze. O. Staram się tą część wziąć mniejszą, z tego względu, że wygląda bardziej naturalnie. O. Mamy tak już wypełnione, a teraz będzie część dekorowania. Ja użyję gałązek, które wcześniej nazbierałam na spacerze z dziećmi. Możemy również z tej strony damy bazie. Witki brzozy. Możemy zrobić takie kółeczko form, będzie pełniło funkcję gniazda. Możemy je dać tu na sianku. Piórka. Według uznania możemy je powbijać w miejscu, którym nam najbardziej odpowiada wizualnie. Ja zrobię to z boku. I na końcu nasza ozdoba. Ja myślę, że to będzie idealne miejsce. I w ten oto sposób powstał nam piękny stroik wielkanocny. Dziękuję Państwu za uwagę.